Nowy tydzień minie pod znakiem prawdziwie letniej pogody. To znaczy najpierw będzie gorąco, słonecznie, co za tym idzie parno i w efekcie wróci trochę groźnych zjawisk, ale na dwa dni. Klaudia Wiśniowska, witam Państwa. Nadchodząca noc, ciepła. Na termometrach do 15 stopni. W Ciechanowie, stolicy oraz na ziemi siedleckiej prognozujemy zanikający słaby opad. Nad ranem w wielu miastach mglisto. W poniedziałek po ustąpieniu tych mgieł na niebie zadomowi się słońce, a jeśli pojawią się na nim pojedyncze obłoki, to tylko tak dla ozdoby. Ciśnienie ze wzrostem 1002 hektopaskale. Po południu w zasadzie bez zmian. Słoneczna sielanka, słupki rtęci dojdą do 27 stopni w cieniu, a więc odczuwalnie zrobi się goręcej i burze ustąpią, a słońca będzie pod dostatkiem do 22 stopni. Wraz z oficjalnym rozpoczęciem wakacji znów zrobi się upalnie, czyli tak jak właśnie powinno być. Do zobaczenia po 21.50.